Jakie inwestycje wykonano w ramach projektu szlaku bursztynowego, na którego realizację powiat wieluński otrzymał ponad 40 milionów dofinansowania, mówiono w Muzeum Ziemi Wieluńskiej podczas konferencji podsumowującej realizację projektu. Udział własny z tego wynika, że powiatu i partnerów, którzy współpracowali z liderem projektu, jakim był powiat wieluński, to udział 14,5 miliona. To trzy osie realizowane w ramach tego projektu. Pierwsza oś to infrastruktura turystyczna, gdzie zrealizowaliśmy modernizację przebudowy dróg ilości 32 km na drogach powiatowych, 11 km na drogach gminnych, gdzie wykonaliśmy również na drogach leśnych prawie 9 km, czy może nawet więcej na 9 km. Dzięki projektowi powstał także portal aktywnej turystyki, który jest sporym udogodnieniem dla turystów odwiedzających ziemię wieluńską. Co jest bardzo ważne w projekcie wieluńskim pod względem technologicznym? Nie sama technologia, tylko zamysł. Zamysł bardzo ścisłej współpracy z innymi projektami, które tworzą lokomotywę dla całego województwa łódzkiego. Czyli pełna integracja bazy danych, która zbiera zasoby informacyjne. Konferencja była okazją do wspomnień. Przewodniczący Komitetu Sterującego, burmistrz Janusz Anczak, przypomniał historię tworzenia projektu i osoby, dzięki którym ujrzał on światło dzienne. Podziękowania główne, że w ogóle ten projekt zaistniał, to w pierwszej kolejności do tej, której już na ziemi nie ma, a zginęła w katastrofie smoleńskiej, czyli wracam myślami do Grażyny Wiercickiej, minister rozwoju regionalnego. Dlatego bardzo proszę o minutę ciszy. Bo tak de facto to ona zdecydowała, że ten projekt został włączony do IPI województwa łódzkiego. I dzisiaj wiem jedno, że trzeba było zmontować zespół, który tak ambitny projekt poniesie i te 80 kilka kilogramów materiałów, dokumentacji technicznych zawiezie do Urzędu Marszałkowskiego i wtedy, kiedy trzeba już złożyć pod ocenę, że one spełnią warunki wymagane. Nie wystarczy, nie była to żadna sztuka w tym momencie, chociaż jakiś duży krok, żeby się dostać na tą listę, ale sztuką jest jakby przejść weryfikację. I niewątpliwie w tym momencie wsparcie i pomoc też nie jest wśród nas obecne, ale pani marszałek wtedy Hitler, podobne stanowisko piastowała jak nasza pani marszałek Dorota Reny, potem cały zarząd łącznie z marszałkiem Fisiakiem. Pamiętam jak dzisiaj z pracowni wywieźliśmy te 80 kg na wózku, nie szło tego nieść, więc trzeba było wyprodukowany materiał zaleźć. Ciepłych słów pod adresem beneficjentów projektu nie szczędziła obecna na spotkaniu wicemarszałek województwa łódzkiego Dorota Ryl. Szlak bursztynowy, ile by o nim się nie powiedziało, to jest mało. My wiemy, widzimy, oceniamy ile pracy, bo to tutaj wiemy ile to kosztowało wyrzeczeń i faktycznie takiej pracy u podstaw, ale przecież Unia Europejska oceniła szlak bursztynowy, ten projekt, jako włączyła trzy projekty najlepsze, w tym właśnie szlak bursztynowy, do konkursu Google. Także po prostu oceniają nas w Brukseli, zresztą przecież byliście Państwo, Pan Burmistrz był i ten szlak tam był w Brukseli promowany. Wszędzie, gdzie jestem, a jesteśmy już u progu nowego programowania, mówię o tym, że jak chcecie napisać dobry projekt Państwo, to patrzcie jak napisany jest projekt szlaku bursztynowego. Tak naprawdę w tym projekcie ujęte jest wszystko, cały powiat. Cały powiat to drogi, to zabytki, to szkoły, to w końcu szlaki turystyczne, które zostały wytyczone. Po części referatowej uczestnicy konferencji już w terenie mogli podziwiać efekty realizacji projektu. Zwiedzili Muzeum Ziemi Wieluńskiej, Starówkę Muzeum Wnętrz Dworskich w Ożarowie oraz Konopnicę. Celem przedsięwzięcia opiewającego na prawie 57 milionów złotych jest poprawa atrakcyjności województwa łódzkiego zarówno pod względem turystycznym oraz co za tym idzie jako miejsca prowadzenia działalności gospodarczej.